tym odcinku będę dla Was maszyną ciekawostek. Mają tutaj takie specyficzne podejście do tych terenów. Sparliśmy 8 złotymi Islam w Malezji. No i porcje zacne. Wyszedłem z chaty. Tak śmierdzi, że się można zżygać, naprawdę. Paskudnie. Z tego portu. Wczoraj Wam mówiłem, ale za każdym razem jak bagatelizuję ten smród wieczorem, to rano wstaję i no jest odór, po prostu odór jeszcze w tym gęstym powietrzu. 44 stopnie odczuwalne. Jest nie do zniesienia. Dobra, trzeba się steleportować w inne miejsce. Steleportowaliśmy się do takiego KK Garden. Nie wiem tak naprawdę co to jest, znalazłem to, miało dobre oceny. I tak naprawdę jest to taki teren rekreacyjny, ni to restauracja. Nie wiem. Zobaczcie sami. W każdym razie jest tutaj podobno bardzo ładnie i można sobie pochillować. O, taki chill teren z różnymi rekreacjami. Polecali też ludzie na grupie Borneo to miejsce. Tam mamy Bamboo Garden, Fish Pond i Enfield. A to jest office i kafeteria. Więc pierwsze co pójdziemy sobie zobaczyć Enfield, czyli stadion Liverpoolu. A później pójdziemy sobie pewnie na jakąś kawkę. Następnie zabierzemy Was do największego meczetu, z którego słynie też Kotaki na balu. Bo podobno jest on, wiecie, okazałe, piękne, wspaniałe. No i pojedziemy sobie na jakiś ładny zachód słońca na plażę, o ile będzie on dzisiaj widoczny. Dzisiejsze plany są spontaniczne, to jest taki raczej chillowy dzień w Kotaki na balu, gdzie sobie pospacerujemy, pooglądamy różne tam zakątki. Z prostego powodu, wstałem dzisiaj o 13. Wstałem dzisiaj o 13, bo udało mi się odzyskać pliki z Wietnamu, udało mi się odzyskać pliki z Hongkongu, odcinki, które już wcześniej oglądaliście. No i powiem Wam, że jestem z tego zadowolony, ale zarwałem przez to nockę. Na szczęście jest to dzień taki dla nas, można powiedzieć, taka niedziela, podczas której na pewno porobimy kilka mniejszych rzeczy bez jakiegoś konkretu. Odkryjemy parę smaczków tego pięknego Borneo. Wyobrażacie sobie, że nie ma słońca, a jest i tak temperatura odczuwalna ponad 40 stopni? Tak, tutaj żyją te wszystkie zwierzaki, które są narysowane, więc trzeba mieć, znaczy których są tutaj zdjęcia, więc trzeba mieć głowę wysoko. Jakieś Vanilla Farm. Mają tutaj takie specyficzne podejście do tych terenów, zagospodarowania tych terenów, że właśnie gdzieś tam jest kawiarnia, ale są znaki na jakieś zejścia do innych lokacji. To jest rozsiane na dużym terenie, różne takie randomowe rzeczy, gdzie nie do końca wiadomo o co chodzi, bo nie ma tutaj żadnego biletu wstępu ani nic. Po prostu teren jest tak zagospodarowany, żeby sobie obserwować tutaj zwierzaczki, żeby sobie spacerować. No i fajne to jest. Ten dzień też jest dla mnie taki techniczny, bo organizujemy transport do Sandakanu. Okazało się, że są święta, czyli koniec Ramadanu. Mają 2 dni świąt po Ramadanie. To się łączy w ogóle z weekendem później, więc to jest taka majówa, ichniejsza majówka. I ciężko jest z transportem. Nie chcemy jechać. O, wiewióra jakaś fajna. Czarna wiewióra. Nie chcemy jechać autokarem z dwóch powodów. Dlatego, że nigdzie się nie zatrzymamy, jak będziemy chcieli. A chcemy sobie, wiecie, jak coś będzie fajnego, usiąść na jakąś herbatkę czy na coś takiego. No i z drugiej strony te autokary zapierdzielają strasznie. Ludzie narzekają na to. Są jakieś tam kolizje, wypadki. Jeszcze jest mnóstwo zakrętów. Najwyższy punkt w ogóle w drodze do Kotaki na balu do Sandakanu to 2000 metrów. Więc trzeba będzie przez to przejechać górami. Amelka ma chorobę lokomocyjną. Także te 7 godzin trzeba będzie przejechać prywatnym
transportem. Autokar kosztuje 200 jednostek ichniejszej waluty, czyli jakieś 170 zł od osoby. Za to prywatny transport kosztuje około 500 zł. Jest trochę drożej, ale wydaje mi się, że fajnie jest pojechać z prywatnym kierowcą, zatrzymać się gdzieś, on tam o czymś opowie, usiąść sobie na jakąś herbatkę i spędzić tak dzień, niż cisnąć się w 16 stopniach w klimie w autokarze z jakimś, nie daj Boże, wariatem, co zapierdziela po tych zakrętach przez 7 godzin po górach. Ale jest tu dźwięków. No, tam się tropikalnie. Tropikalny widok, taki wręcz hawajski. Ukazuje. Pamiętajcie, pod nóżki patrzymy, żeby nie wdepnąć węża. Tu trochę może ich być. I ktoś ma tutaj taki ogród w środku dżungli. Znaczy w środku dżungli, która jest w Koh Tao Nabalu. W środku tego odcinka. I sobie o to dba. Pielęgnuje to. Puszcza tutaj ludzi za darmo na obserwację zwierząt. Wow. Ja strasznie po tych miastach jestem spragniony takich właśnie spacerów. Jestem spragniony takich spacerów, takiej ucieczki do natury, nawet jeżeli teraz jesteśmy w tym Koh Tao Nabalu. Dlatego też wczoraj byliśmy na tym wetlandzie. Dzisiaj zabrałem was do tego ogródka. Potem idziemy jeszcze do paru ciekawych miejsc. Bo bliskość z naturą to czegoś, czego te miasta, w których byliśmy, nam tak mocno nie oferowały. No chyba, że gdzieś tam jakieś trekkingi w Hongkongu. A zapach dżungli, 100% wilgotności powietrza i 40 stopni, to jest jednak to. Tak sobie idziesz, ogródeczek piękny, borneańska dżungla. Ogródeczek, Borneo. Ależ tam coś wielkiego przewala co chwila. No to jest tak, że zawsze słyszysz, że ale to musi być kurde niedźwiedź. A na końcu się... Słyszysz to? A na końcu się okazuje, że to kurde wiewiórka, czy w liście wpadła. Patrz, to jaki kokos. Wielki byk. Wyjedzony już przez coś. Ja tutaj tak połowicznie na komórze siedzę, mimo że jestem w tak pięknym ogrodzie. Dlatego, że właśnie dogadałem nam drivera na ten Sandakan. Udało się. Za 800. Kurde, tak mówię wam, staram się unikać tego, mówię, lokalnej waluty. Zapominam. Pierwszy raz mam w życiu tak, że zapominam, jak się nazywa waluta w danym kraju. I jest to właśnie Malezja, muszę to sprawdzić. Ringgit malezyjski, czyli jedna złotów. Jeden ringgit malezyjski to jest 80 polskich groszy. I tak mniej więcej się przelicza, czyli dycha to jest 8 zł, 5 zł to 4 zł, 5 ringgitów to 4 zł i tak można sobie to zamieniać. Czyli 800 ringgitów dla kierowcy to będzie jakieś 650 zł. Za 7 godzin trasy, gdzie gościu musi wracać jeszcze 7 godzin, myślę, że to jest stawka git. Chociaż paliwo w Malezji, nie wiem czy wiecie, kosztuje nieco ponad 2 zł za litr. Jedyne zwierzę, jakie widzieliśmy po tej wspinaczce, to Borneo Black Banded Squirrel, czyli borneańskie wiewiórki. Były ich pełno, chodziły po drzewach. Myślę, że to wielkie małpy, ale to były wiewiórki. Widzicie, co tutaj jest fajne na Borneo? Że pomimo tego, że... To znaczy nie, to nie było fajne, że ich tam kolonizowali Portugalczycy, Angole, Holendrzy, sułtanat tu się zakorzenił, szczególnie w tej części malezyjskiej. Dalej jest w Brunei Darussalam, na przykład sułtan tam rządzi. Tutaj gdzieś tam w jakiś sposób rozwinął się islam, tutaj już szczegóły historyczne wnikał nie będę, bo to naprawdę była burzliwa historia. Były powstania, no jak tak naprawdę
To jest naprawdę kupa historii, można sobie o tym poczytać, ale na przykład stanie Sabah, w którym jesteśmy, czy o tych miastach, nie ma nawet za dużo informacji i to jest właśnie fajne, że tutaj dużo rzeczy na tym Borneo jest do odkrycia. To nie jest miejsce, w którym macie, wiecie, wszystko wytyczone, do wszystkiego macie wskazówki, wszystko macie opisane. Tutaj są książki, gdzie jakaś tam unikalna wiedza jest tylko w nich zawarta. Tutaj macie opowieści ludzi, jakieś miejsca, które nie są oznaczone na mapach, warte odwiedzenia. I to jest właśnie fajne na Borneo, po to chciałem przylecieć na Borneo, żeby z tego skorzystać i poczuć jeszcze taką dzikość tego miejsca, zobaczyć jeszcze las deszczowy, ten pierwotny las deszczowy, którego zostało tylko tam z 20%. I dlatego taki kierunek to nie jest cel, to nie jest kierunek stricte turystyczny, to jest kierunek podróżniczy. Tutaj nie jest wszystko super skomunikowane, tutaj choćbyś chciał, nie dotrzesz wszędzie. To jest wielka tajemnica i mam nadzieję, że przez te 3 tygodnie uchylę wam jej rąbku. Gdzieś tam krążę naokoło tego celu dzisiejszego odcinka. Jak wspomniałem, to będzie chillout. Zobaczymy, czy rzeczywiście to Borneo ma do zaoferowania. Czy rzeczywiście to miasto kotaki na Balu jest nieciekawe. Nie warto tutaj zostać więcej niż 1-2 dni. Jest to tylko baza, w której lądujecie i jedziecie dalej. Czy rzeczywiście warto tu się zatrzymać na chwilę. Póki co Wetlandsy były fajne. Nasze centrum, centrum miasta, tam gdzie są te targi ramadanowe, jest bardzo fajne. Ludzie spędzają ze sobą czas i robi to naprawdę nieziemski klimat. Takie ogrody, których jest tutaj z 10 dostępnych są dostępne dla zwiedzających za darmo i można sobie je odwiedzać. Teraz zobaczymy ten największy meczet w Kota Kinabalu i skorzystamy i wyciśniemy z tego popołudnia co tylko się da. A tam twój stary leci do Bułgarii na all inclusive Wizzerem. Pada. Ależ to jest duma dla nich, ten błękitny meczet. Taka wizytówka naprawdę Kota Kinabalu. No i jest ładny, jest woda jak widzicie. Robi wrażenie, został zbudowany w ogóle dopiero w 1989 roku. Kota Kinabalu jest dość młodym miastem, co widać zewsząd. Widać po tym, jak wszystko się tutaj buduje, jak wszystko jest jeszcze takie prowizoryczne, leżą jakieś materiały budowlane na drogach. No wszystko, nawet nasz budynek, dopiero co kończy się budować. Jest to kolejny przykład miasta, które odwiedzamy, które gdzieś tam z małej wioski rybackiej ewoluuje do stolicy stanu. No i takie rzeczy po prostu się dzieją. Każde jakieś tam miasto z małej pipy duwy zrobiło się duże, więc tylko sky is the limit. Zobaczymy, jak daleko ten rozwój Kota Kinabalu pójdzie, ale jestem przekonany, że jest to jedno z tych miejsc, które odwiedzisz gdzieś tam za 5 lat i ono będzie wyglądało już zupełnie inaczej. Taka jedna rzecz, której tutaj nie przemyśleli w Kota Kinabalu, to rozwiązania drogowe, infrastruktura drogowa, dlatego że jest to małe miasto, które nie ma jakoś super dużo ludzi, jest rozłożone po terenie, nie jest jakieś ściśnięte, a korki są niemiłosierne. 80% trasy stoi się w korku, światła trwają bardzo krótko, zarówno dla pieszych, jak i dla samochodów. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale ktoś tego najwyraźniej nie przemyślał. W tym odcinku będę dla was maszyną ciekawostek i powiem wam jeszcze jedno, że Borneo jest po Grenlandii i Nowej Gwinei największą wyspą na świecie. Oczywiście nie liczę tutaj kontynentów, nie liczymy tutaj kontynentów, takich jak wiecie, Australia, bo tak naprawdę można by było powiedzieć o wszystkim, że wszystko jest wyspą. Co do tej infrastruktury, to nie ma też chodników, czyli nawet jeżeli byśmy chcieli wyruszyć sobie w kierunku miasta na pieszo, przejść się ten kilometr, półtorej, bo ten meczet jest gdzieś tam oddalony, to raczej tego nie zrobić, dlatego że po prostu jest czysta ulica i no nigdzie sam nie przejdziesz. Ale jak mówiłem, te graby są tutaj śmiesznie tanie,
za tam 15 minut jazdy płacisz 6 czy tam 7 zł, więc można sobie na to pozwolić, w szczególności, że jest parno, jest duszno i trzeba oszczędzać siły. Po 10-minutowym spacerze i obejrzeniu z dwóch różnych profili tego pięknego meczetu wracamy do domu, wsparliśmy 8 złotymi Islam w Malezji, więc z czystym sumieniem można teraz coś zjeść. Gdzieś tam po ulicy, po pasie przy ulicy udało nam się przejść do Old Town Cafe. Może będzie ok, zobaczymy, choćby żeby wejść na jakiś napitek. Szczurek. Czemuż by nie? A widzicie, taki pipidówie, całkiem elegancki lokal. Zauważyłem, że zarówno w Chinach, jak i w Malezji popularne jest składanie zamówień poprzez zaznaczenie na takiej karteczce, którą dostajecie razem z menu, pozycji, które was interesują, i po prostu babeczka bierze wtedy to i przynajmniej nie pomyli się w zamówieniu. Lokal się wydawał taki fancy dość, nie swojski, ale usiedliśmy tutaj, bo jesteśmy już trochę głodni. I za jakieś 4 dyszki macie tutaj 2 dania główne, 2 side dishe, czyli tam 2 przystawki, 2 napoje, kurmę i do tego kawę. Więc spoko, stół będzie zastawiony, za taką sumę można. Napoje póki co petarda. Nie takie zwykłe jak tam na targach za 2 zł kupujesz, tylko ja takie pełne w smaku. No i porcje zacne zgarnęliśmy, takie tradycyjne Assam Laksa i Nasi Lemak, czyli 2 tradycyjne malezyjskie potrawy. Trzeba teraz się przespacerować po tej plaży na zachód słońca, o ile on będzie w ogóle widoczny, bo jest trochę zachmurzone niebo. No ale to jest Borneo, tutaj raz jest słońce, raz jest burza. Taki mamy klimat. Amelka się śmieje, że chce ją zabrać na plażę. Teraz będzie pako w kałuży, nie w podróży. Kurde. Chyba, moi drodzy, przeniesiemy to na jutro, bo... No wali, leci... Jesus. Leci ostro.